No i niestety awaria wczoraj. To chyba pompa! Pompa wody podziękowała za współpracę. Zaczął sobie wywalać płyn dziad. A rozrząd był niedawno zrobiony, bo raptem w czerwcu. Także dzisiaj pora na auto zastępcze. Cinquecento to nie jest, no ale trudno. Części do czynienia sobie już się organizują. No chłopaki już działają, żeby zorganizować nowy komplet rozrządu. Stary będziemy reklamować, bo to trochę za szybko, jak na tak mały przebieg stosunkowo. 10 tysięcy czy 12 tysięcy zrobione na rozrządzie i pompa wody podziękowała. Przy okazji zareklamujemy też chłodnicę, bo zaczęła ciec. A też była założona nowa przed wyjazdem na Mazury, także... No cóż, trzeba tym jeździć póki co. Mercedesy wiozą nas. No i belka już wypiaskowana, także trzeba będzie teraz poprawić tutaj troszkę. Tutaj wyszła dziurka, tutaj troszkę z boku wyszły dziurki. No tutaj zaraz to wytniemy i wspawamy łatę, także będzie git. No i co? Coś na korozję, zabezpieczenie, podkład i do malowania. No i teraz pytanko, ile zapłaciłem za takie piaskowanie? Pewnie gdybym robił to w zakładzie takim, wiecie, no obcym, to te 50 zł to bym lekko zapłacił za to. A że zrobił mi to Łukasz, kolega, postanowił pomóc i zrobił mi to po prostu gratis. Także dziękuję Ci bardzo, Łukasz, za pomoc. Dziękuję. SL9, lakierowanie proszkowe, piaskowanie i renowacja felg. Bo tym też się Łukasz zajmuje, także jeżeli macie taki temat, w Legnicy, ulica Poznańska, do Łukasza serdecznie zapraszam. Teraz na wahacze pędzlę nakładam taką warstwę, która ma rdze związać i potem na to pójdzie podkład epoksydowy. No i dobra, zobaczcie, jak zadziałała ta powłoka. Zeszkliła to całą luźny, te wszystkie naloty. Także tak naprawdę wahacze mamy przygotowane do położenia na tą epoksydu i potem pomalowanie już warstwą taką, można powiedzieć, ozdobno-ochronną. A dzisiaj jeszcze zabieramy się za belkę. Belka też częściowo została już tutaj tym środkiem zabezpieczona. To, co jeszcze musimy zrobić, to naprawić tą dziurę. No i od góry to już wygląda w ten sposób. Także teraz zabezpieczamy to przed korozją. No i tyle. Idziemy teraz zobaczyć, jak wyglądają wahacze i belka po podkładzie. Także zaraz sobie zobaczymy i pomalujemy to jeszcze, walniemy chlorokauczukiem na czarno już finalnie. Łatka wstawiona, tu zaraz pójdzie czarny kolorek, nie będzie widać.
Można to zaraz podziubać. No dobra, to co, malujemy czarnym. Belkę mamy już pomalowaną, farba chlorokoczkowa tworzy taką fajną powłokę, nawet jak z pędzla pomalujecie, to ona się tak dosyć fajnie rozlewa. I na wahaczach też już jest zrobione, jak przeschnie pomalujemy z drugiej strony, tarcze kotwiczne też już są odświeżone. Piątek, piąteczek, piątunio, jadę robić rozrząd. Przy okazji też wymienimy chłodnicę, bo cieknie, nie wytrzymała za długo, od sierpnia do początku marca, także nie kupujcie tanich chłodnic, jak widać to się nie sprawdza, będzie reklamowana, zakładamy coś porządniejszego, Nisens, chłodnica, dwa razy droższa. Ile? Czy się sprawdzi, zobaczymy. Jest max, odpalamy go. Uwaga. Dobra, chwila przerwy na mały łyk kawy i zaraz gamonia składamy do końca. Nic nie cieknie, co mnie bardzo cieszy. Wszędzie tutaj widzę, że jest sucho, także dobrze to poskręcane. O, dobra kawka. No, wygląda wszystko na sucho. Zobaczmy tutaj jeszcze. Wiecie co? Wygląda, że wszystko jest ok. Nawet chyba się udało złożyć to bezboleśnie. No i dobra. To dopijam kawę, skręcam dziada. Jeszcze go odpowietrzymy zaraz, ale najpierw kawa. Tutaj upadł się od powietrza, widzimy uciekające bąbelki powietrza. Powoli staje się powietrze ciepłe, lecące tu do kabiny. Także chyba wszystko będzie dobrze. No i ten płyn, który się tutaj już zaczyna wydostawać, raz, że jest ciepły, chyba, że już nie ma bąbelków, czyli układ jest odpowietrzony, można to zakręcić. Powinno być już wszystko z układem okej.